Jesteśmy po dwóch sparingach. Ten sobotni troszeczkę inny miał przebieg niż piątkowy. Jakbyś nam mógł pokrótce wytłumaczyć, o co chodziło z tak zwanymi dorzutkami. Chodziło o to, żeby te dorzutki wygrać. Natomiast no, on miał formę bardziej treningu niż meczu, ale ja myślę, że na chwilę obecną jest nam to potrzebne, bo w piątek zagraliśmy normalny mecz, a w sobotę właściwie odbyliśmy trening i na tym to polega, żeby to przeplatać i wyciągać z tego wnioski. No to po tych dwóch jednostkach treningowych, tak to nazwijmy, piątek i sobota, co można pokrótce powiedzieć o miejscu, w którym teraz jesteśmy? Jak to wyglądało 14 sierpnia, jak zaczynaliśmy przygotowania, a jak to wygląda dzisiaj, 23 września? Jak to wygląda? Na pewno trochę lepiej niż na początku przygotowań. Natomiast na pewno ja i na pewno chłopaki mamy świadomość, że bardzo daleka droga przed nami, dużo pracy, dużo przede wszystkim serca trzeba włożyć, żeby te wyniki, gra wyglądała trochę lepiej, trochę inaczej. A jest coś, z czego jesteś zadowolony? Z czego jestem zadowolony? Jestem zadowolony z postawy na zagrywce i z tego jestem zadowolony, z zagrywki i z przyjęcia, natomiast w bloku i w obronie na pewno nas czeka dużo pracy i nad tym chyba będziemy się skupiać w następnych tygodniach.